za robienie po prostu sztuk w teatrze na OFO w Broadwayu. No i zszedłem do niego, on siedział na fotelu. Ten teatr jest tak zrobiony, że fotele dochodzą do sceny i się łączą właściwie z sobą. Na scenie wtedy było rozstawione takie krzyże, bardzo piękna dekoracja. To była sztuka wielopole. No i zszedłem z taką torbą fotograficzną, niedużą, zawsze tego sprzętu dużo nie noszę, nie wiem dlaczego, ale zawsze uważam, że pomysł jest najważniejszy, a sprzęt potem. No ale miałem dobry aparat, nie wyciągałem go. Poczułem, że będę uciekał, może nawet. No on siedział i czytał. Nikogo nie było, ciemna sala, na niego tylko takie światło właściwie. No i tak spojrzał raz na mnie. Ja nic, bo wiedziałem, że nie mogę nic mówić na razie. Przy drugim spojrzeniu wiedziałem, że jak nic nie powiem, to będzie awantura. Więc powiedziałem, dzień dobry. Boże, to pan mówi po polsku, krzyknął. No tak, bo niech pan sobie wyobrazi, tu przyszli po angielsku do mnie. Właśnie ten z New York Timesach przepędził ich. Gdyby po francusku, po polsku, jeszcze ze trzy języki by mieli, to tak, ale po angielsku nigdy. No way. No i tak potem mówi, a pan przyszedł do jakim właśnie celu? Mistrzu, bo ja mówię tak, myślałem o zdjęciach, ale teraz to nie wiem właściwie. Mówi, no to niech pan robi. Jak powiedział, niech pan robi, to ja zrozumiałem, że jest ten moment, że nie mogę się zadowolić tym, co widzę, że on siedzi na fotelu i tam dalej po prostu puste inne krzesła, tylko mówię, mistrzu, ale pan wie, gdzie pan siedzi. No tak, na fotelu. Ja mówię, tak, ale co z tyłu jest? Nic nie macie na tyłu.